Witajcie. W dzisiejszym odcinku skupimy się na wyzwaniach uprawy prowadzonej na glebach lekkich. W kontekście problemów z glebą najczęściej wymienia się jednak trudności w uprawach ziem ciężkich. Są one bowiem gliniaste, lepkie, zawierają mało tlenu i łatwo zbijają się w bryły. Z odmiennych powodów problematyczne są natomiast gleby lekkie. Co je charakteryzuje, jakie są główne problemy związane z uprawą na tego rodzaju gruntach i jak o nie dbać? O tym opowiemy w dzisiejszym odcinku. Gleby lekkie, takie jak gleby płowe, rdzawe bielicowe i bielice, charakteryzują się kilkoma istotnymi cechami. Są one przepuszczalne dla wody, która szybko przenika przez ich strukturę. Może to niestety doprowadzić do szybkiego wypłukiwania składników odżywczych. Są one również przewiewne. Sprzyja to wymianie gazowej między glebą a atmosferą, co jest korzystne dla procesów biologicznych. Niestety, szybko też się nagrzewają pod wpływem promieni słonecznych, co może wpływać na jej przesuszenie. Jednym z głównych kłopotów związanych z glebami lekkimi to ich mała zawartość substancji odżywczych i próchnicy, co staje się problemem dla roślin. Dlatego gleby takie potrzebują regularnego nawożenia, często przy użyciu kompostu lub obornika. Gleby lekkie zajmują znaczną część obszarów uprawowych w Polsce. Około 1/4 wszystkich gruntów rolnych. Dodatkowo gleby górskie, bielice i płowe zazwyczaj zawierają najmniejszą ilość próchnicy spośród różnych typów gleb, co dodatkowo komplikuje ich uprawę i utrzymanie odpowiedniego stopnia żyzności. Jednym z najbardziej skutecznych sposobów ochrony gleb lekkich przed utratą wody i minerałów jest zabezpieczenie ich górnej warstwy. Wiele badań wykazało, że pozostawienie warstwy ściółki oraz wysiewanie roślin międzyokresowych to jedne z najskuteczniejszych praktyk rolniczych zapobiegających utracie wody. Mulczowanie to pozostawienie materiału organicznego na polu między sezonami upraw. Warstwa organiczna na glebie chroni ją przed utratą wody i składników mineralnych. W przypadku gleb lekkich zapobiega to wysychaniu w zimie. Mulczowanie można wykonać za pomocą odpowiednich maszyn. W asortymencie firmy Rolmaco znajdują się narzędzia, które umożliwiają ultrapłytką uprawę. Spring Expert, Combo Till i Speed Cutter. To są maszyny, które oferują szereg korzyści dla rolnictwa, zwłaszcza jeśli chodzi o ochronę gleb lekkich. Dzięki swojej konstrukcji i funkcjonalności te urządzenia umożliwiają szybkie i skuteczne przygotowanie pola do sezonu po zbiorach oraz równomierne rozprowadzanie pozostałości pożniwnych na polu. Poplony i międzyplony odgrywają istotną rolę w zabezpieczaniu oraz wzbogacaniu gleb lekkich, a także w poprawieniu ich struktury i gęstości poprzez aktywność korzeni roślin poplonowych. Obecność zielonej materii w glebie, spowodowana rozkładem pozostałości roślinnych oraz działaniem korzeni, prowadzi do wzrostu zawartości próchnicy oraz poprawy jej struktury. Rośliny poplonowe, zwłaszcza te o szybkim wzroście, nie tylko dostarczają składników odżywczych do gleby, ale także wspomagają jej odnowę, dostarczając głównie azotu. Poplony pełnią również funkcję ochronną, hamując erozję gleby lekkiej poprzez zatrzymywanie większej ilości wody. Chociaż trudno jest przedstawić to jako jednoznaczny przepis na uprawę gleb lekkich, istnieją badania wykazujące związek pomiędzy liczbą przejazdów ciągnika rolniczego a gęstością gleby. W przypadku gleb ciężkich, gliniastych takie działanie jest niekorzystne, jednakże w przypadku gleb lekkich przyczynia się ono do korzystnego wpływu na strukturę gleby oraz procesu ukorzeniania się roślin. Co interesujące, badania wskazują na konieczność równomiernego obciążenia ciągnika podczas tych przejazdów. Jest to argument za stosowaniem maszyn montowanych na przedni tuz ciągnika oraz prowadzeniem równoległych przejazdów podczas prac polowych. Pozwala to na równomierne ubijanie gleby lekkiej. Wybór odpowiedniego sprzętu rolniczego przyczynia się zatem do poprawy struktury gleby i procesu ukorzeniania się roślin, co w efekcie może prowadzić do zwiększenia plonów i efektywności uprawy. Uprawa gleb lekkich wymaga od rolników zaangażowania, wiedzy i pracy, aby osiągnąć wysokie plony. Jednakże nowoczesne maszyny rolnicze od renomowanych producentów takich jak Rolmaco oraz rosnąca świadomość konieczności działań agrarnych sprawiają, że uprawa gleb lekkich staje się coraz bardziej opłacalna i skuteczna. Mamy nadzieję, że dzisiejszy film dostarczył Państwu solidną dawkę wiedzy rolniczej. Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej oraz do obejrzenia wcześniejszych produkcji. Do zobaczenia wkrótce.